Właśnie obserwujemy problem, z którym borykają się mieszkańcy osiedla Metalowców, a także osiedla Słonecznego. Chodzi o przejście na drugą stronę ulicy Wojska Polskiego, na wysokości bloku numer 9. Przejście jest niebezpieczne, przejście jest nieoznakowane, jest nieoświetlone. Wraz z Kamilem Wojną, ja, moja skromna osoba, zgłosiliśmy projekt do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, aby to zmienić, aby wybudować to oświetlone przejście dla pieszych, a także chodnik, którym mieszkańcy tego osiedla bezpiecznie udawaliby się na drugą stronę ulicy. Wszystkie osoby, które są zainteresowane tym problemem, zainteresowane zmianą tego problemu, prosimy o głosowanie na projekt Budżetu Obywatelskiego nr 7.